Parkour hard. Dobra, dawaj ty. Max pół godziny przechodzimy, oglądaj. Max pół godziny. No i prawie już. Pół godzinki. 7:30 max. Gdzie teraz? Tam? Teraz tam? Gdzie mam teraz iść? Kurde, to są te 180, co Slayer robił. Ja pierdziele, w dupę. No to jest trudne. To już 7:30 to chyba nie. Już myślałem, że będzie taka miła mapka. Co, takie skoki narciarskie. Nawet nie wiem, jak to się robi, ty. Nawet nie wiem, jak się te 180 robi, szczerze. Coś tam Slayer gadał, ale nie wychodziło potem. Może lawą do góry popłynę. No nie da się. Szkoda. B się też klika na 180. A tu jest w ogóle ich kilka, ty jest porypane. Czekaj, bo ja się obijam od tej ściany, w którą wpadam. Czemu w ogóle te skoki tu są przed 180? Zbyt niepotrzebne, to jest fest. O, close! Close, nie? O kurde, dobra, najpierw w lewo skoczyć i dopiero w prawo się obracać. Dobra, dobra, kumam, kumam. O kurde, close'ik fest! Ale jak będę max lewo, to chyba on po prostu spadnie, jak puszczę shift. Wiesz? Przetestujmy. No, spadł. Spada. Nie spadnie? No to przed chwilą ci pokazałem, ty w dupę niedowiarku. Ja pierdzielę w dupę! Następny, ty co wierzy w płaską ziemię? No puszczam przecież shift. Ty, nie spada, mieliście rację, ja wierzę w płaską ziemię. Ziemia jest płaska, a Falcon... O nie, to już się przejdzie. Kurde, no kroczek zrobiłem do przodu i spadł. Close fest, bo czołem zahaczyło tą półkę. Tylko niestety, jakby bardziej postać miała czoło wypukłe, to by się złapał. Czołem po prostu by się pociągnął. Kurde w dupę, co ty mi wysłałeś? To jesteś ty? Że mam sposób najprostszy, jaki praktycznie zawsze zrobicie 180 z po pojedynczo. Zaczynamy trzymać z D. Co?! Skręcić w prawo. Oczywiście, jeśli skaczemy z tej strony, no to... CO JEST?! Nierealne! No co ty pieprzysz? Ty, no i nie wyszło. Czekaj, bo nie pamiętam. Teraz pacę i W, tak? No nie wychodzi. No jak to teraz nie zadziałało?! Zaraz zbanuję Piotrusia i Solkę, jeżeli są później 180, to teraz mówię, jak są później podwójne takie, że dwa bloki, to ich banuję permanentnie. No serio, no bo tylko trolują, zamiast zrobić mapkę, to trolują, żebyśmy siedzieli i grali gówno parku przez 7 godzin. Mapka tyle robiona, a chłop mnie strolował i tylko po prostu psuje zabawę wszystkim. Mi nerwy to już wiesz, moje nerwy i tak już nie istnieją po grach, w które grałem. Dobra. I co? I tu mamy wskoczyć tu, tak? Czekaj teraz. No jak to w dupę się robi? Ty, no Slayer, pomóż. Będzie on dotyczył 180 strzałka. Tutaj wychodzimy widokiem poza jedną kratkę. No i skaczmy. Jak to w ogóle jest możliwe? Ja pierdziela! Główka working. Uuu, łam, barao! Hello, ty! Dzięki Slayer, że istniejesz. Ale i tak, no, nie jesteś lepszy niż Paris, ale drugi po Parisie. Nie, Jan Paweł. Ty jesteś trzeci. Slayer jest trzeci. Co jest? Co jest? No ale chłopie, no. Ile ty przy mnie masz milion godzin w Minecrafcie? No jak nic, pokaż jeszcze raz. JOP! Dwa z rzędu poszło!
Ja pierdzielę! Nie no, VIP do końca streama. Rafix, kim ty w dupę jesteś? Jest taki użytkownik? Kim ty jesteś teraz? Max w lewo, trochę się cofasz. Ja pierdzielę, ty! Co teraz? Nie, co ja mam teraz zrobić? A, tak, dobra. Tak jak po drzewie się chodziło. Nie mów, że znowu to gówno. Ty dalej te 180? Jesteś porypany? Kurde, zanim to wyjdzie, to już prędzej wyłączę tą mapę, szczerze. Ja! Ty wiesz, czemu Piotruś i ten drugi w dupę, co robili tą mapę, dali na początek parkour? Oni myślą, że nas psychologicznie ograją, że wiesz, da największe gówno na początek, a potem będą fajne rzeczy i myślisz, że zapamiętamy tą mapę fajniej, psychologicznie nas ogra. Ty głupi jesteś? Nigdy już twoją mapkę żadną nie zagramy. Ta. Na winnych to 360 trzeba dla odmiany. Czemu on nie skacze normalnie? Ty, ja wiem już czemu. Mam nową teorię, czemu ten parkour jest. Bo on jest takim gównem, a pewnie cała mapa jest totalnym gównem. I żebyś myślał, że ale fajny moment, bo nie ma parkouru. Myślisz sobie, ale fajne. To nie jest fajne. Dlatego, że jest fajne, tylko dlatego, że nie ma parkouru. Ogólnie to jest pieprzone gówno pewnie. No na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Nie, to chyba dla Mandzia jest mapa robiona. Chłop, co grał 6 lat w Minecrafta, teraz wpieprza burgery na live i myśli... Nie wiem, to jest dla Mandzia robiona mapa, na pewno. Nie, no nie dla mnie przecież. Mandzia by to zrobił na hita. Ja to jak ja mam to zrobić? Ja w Minecrafta grałem, chłopie, łącznie tyle, co Mandzia w 2 dni. Ta 180 w Minecrafcie, wymarzone dzieciństwo. 180 to ci, chłopie, twój stary tobą robił, jak cię rzucał o ścianę. Nie będę zakładał nowego konta, bo to luj, oglądam bez chatu, bo to nie dla was, tylko dla Bartka tu jestem. Pepolowe chat, widzimy się jak skończy się mój wyrok, czyli nigdy mlady. Twój wyrok się skończy, jeżeli przejdę tą mapę dzisiaj. Dobra, za pierwszym razem. A skoczysz za pierwszym razem, to jak tam małyś skakał? Chłopie! Ja pierdzielę, ja nie gram w tą mapę tyle co ty! W tego Minecrafta zapieprzonego! Porypany jesteś? A znokautujesz Mike'a Tysona w pierwszej rundzie? Porypany! Boże, oszaleję zara! No i luj! Siwy będę od tych nerwów. A luj, że będę siwy, ty. Będę wiedźminem wtedy prawdziwym. I luj. Żydem. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Skipuj parkura, unbanuj ich. Mapa będzie dla widzów, co umieją skakać. Ty już jesteś stary i... niedołężny, nigdy nie grałeś zawodowo w MC, to ci a kto grał w Minecrafta zawodowo? Co ty gadasz? Mandzio w dupę, polski pingwin! I ten drugi pędzel, co ty pieprzysz? Jaki zawodowiec Minecrafta? Co tu się dzieje w ogóle? Chłop spędził na serwerze Minecrafcie, ty z Minecraft Polska pieprzonym CTSG 2 godziny i myślisz, że jest bogiem. Zwariowany jesteś? Jaki zniedołężniały ty? Zrobiłem mapkę poprzednią? Nikt nie wierzył? Jaki zniedołężniały ty? Chłop ledwo wciska przyciski na klawiaturze, a napierdala. Jaki z mapy dla tryhardów? JS. Ja pierdziele, czemu on spadł? Nie, szczerze się pytam, czemu na tą drabinkę wskoczył, a na tą nie wskoczył? Wow, super ci idzie. Jestem pełen podziwu, że tacy starzy nie są w stanie wyszukać w internecie, jak odpalić streama i jeszcze zarabiają na tym pieniądze. No z emerytury się nie da wyżyć. Moja babcia bierze z ciebie przykład i ostatnio nauczyła się obsługiwać Facebooka.
Dziękuję ci, JD. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Co ja robię? Co ci ekran ktoś zgasił? W dupę porypane pytanie zadajesz? Gówno robię na środku pokoju, szybko ekran włącz. No zobaczcie, skoczyłem na to, próbowałem skoczyć i mi spadł na dół. Czemu? Na tamtą drabinę wskakiwał w ten sposób. Czemu na tą tak nie wskakuje? Nie, czekaj, bo to jeszcze pomoże. Gamę, modę, adwenturę. Dobra, i co teraz? Jestem tu, identyczna sytuacja. Co jest? Czemu się złapał? Jest! Pierwszy etap za nami. Ja pierdziele, i tu naprawdę nie ma checkpointów. Jakiś retard to robił, fest. Plujesz na donate'y o skipnięciu, plujesz na widzów 8h, skaczesz jak pierdolony kangur, nie. Chciałem tego mówić. Masz tydzień na spłatę siana, pozdrawiam. O kurde, w dupa. A specjalnie dla ciebie też zrobiłem make w Minecraft, jest bardziej realna do przejścia, więc zapraszam do pobierania. No taka mapka byłaby kozak, jeżeli chodzi o parkour. Ja pierdziele, dobra, Parisa puszczam. Pomoże. Minecraft do końca moich dni będzie chyba. Jestem przeklętym graczem. No się zastanawiam, czy tu trzeba double jumpa, a może spróbuj, poczekaj. O! O! Czemu spadł? Ja pierdziele! Pumel Party jeszcze jest taka gierka. No to już wiem, która akurat działa. O, tak delikatnie tą myszkę. Ja za bardzo tą myszkę biorę. Tak delikatnie myszkę tak pa. Pyk. I tyle, o. O, pyk i delikatnie, o tyle. O, w dupę, nice. No, szmato, do góry. No, ja pierdzielę, nowe miejsce. Tu powinien być checkpoint. Zapytam się raz, zanim cię znowu zbanuję, czemu tu nie ma checkpointu. Ty, nie rani mnie jednak ten blok. O ja pierdziele. Ja pierdziele, czemu mnie rani? Czuję, że zaraz padnę. Jezusie Chrystusie, dziękuję ci za to wszystko, co robisz dla nas! O mój Boże, udało się! Zamek! To dzięki Jezusowi! Nawróć się dzisiaj! Albo umrzyj w męczarniach piekielnych! Jakie 5 godzin, jak 2 godziny tam mapę dopiero robimy, Black Blue. Już przekręcasz! Szatanie! Pomiocie piekielny! Nie wiem jak to zrobić za bardzo, bo po tym się sprintować się, no ale spróbuję tak. Pyk.
A, nie jest tak źle, zrobię to za chwilę. Zaraz wyłączam te kolory, jak wyjdziemy stąd. Pochodnie? Mój stary to pochodnia, ty mu się ciągle pali, frajer. Siedź cicho. Jest dobrze. Doceń to, że masz jasno. No nie jak w domu, ty. Że tylko telefon oświetla w nocy, bo prądu nie ma, ty. Bo... Dobra, luj, uspokój się. Kurde, jak jeszcze raz spadnę! Dobra, co spadnięcie banuje kogoś, luj. Wstąpił we mnie szatan, znowu. Dobra, zaczynam od siebie z banowania. Dobra, Black Blue banuje losowych ludzi, luj. Black Blue będzie moim katem dzisiaj. Dawaj, Black Blue. Użyj topora. Kogo chcesz, banuj. Luj z tym. Ja pierdziele, Mario Italiano zbanowałeś? Ja pierdziele, ty jesteś katem? Dyktatorem jesteś! Joseph w ciebie już wstąpił, ty miałeś być go katem! Ja pierdziele, kim ty jesteś, Black Blue? Nie poznaję cię! Yo. Bo wchodzi grupa ci przez drzwi. Twój stary. Poczekaj. Jeszcze raz. Jest. Krysy. Ale to nie są na kurwę z Roxy. Twój stary ma fajne. Ja pierdziele, wyłączam to. I ty jak ja spadnę? Nie, dobra, panowie. To chyba to zrobimy i ustawimy do tego checkpointa. Bo nie skończymy tej mapy do. Nie wiem kiedy. Oszust? Dobra, fizowaty, ty jesteś pierwszy do strzału za chwilę. No ja się boję, że my tego nie zrobimy przez najbliższy bardzo długi czas, jeżeli spadnę. Dobra, powiedzcie mi, jak się ustawia tego checkpointa i luj. Co to jest za blok? Po nim się jakoś inaczej chodzi? Nie. Czy tu jest zrobione? I dlatego jest checkpoint. Nie wiedziałem, co jest za blok. Czemu mi nie skoczył na nim? Oszust? Dobra, oszust. Ty oszust to jest twój stary, bo tak naprawdę nim nie jest, więc zamknij łeb tam na czacie. Dobra, jak tu się po prostu skakać mam? Aha. Ty, ja bym to za pierwszym razem zrobił, gdybym wiedział, co to jest za blok. Czyli można powiedzieć, że nie było checkpointa. Tak! Tak! Nie było checkpointa, bo ja nie wiem, co to jest za blok, nie grałem w tą grę tyle, co w dupę ty, pięciolatku zapieprzony, rozumiesz? O! Ja pierdzielę, jakie ułatwienie, dałeś drabinę, żeby się tu dało wspiąć. Nie wierzę w ciebie, Saulek. Ty, to jest 180 na płotku? Checkpoint chyba nic nie da. Nie przejdziemy tego dzisiaj. Niewierni. Tyle tych 180 dzisiaj napijeprzem, że nawet na płotkach już robię. To jest porypane, ja jestem pijeprzem mandziem teraz. Chłopie, ja już wiem, jak się mandzio czuję. Prawie. Przyciąganie jest nadal inne na nas. Kurde, no za bardzo się śpieszę, spokojnie muszę to zrobić. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria! Siu. Siu. Mamy szansę znowu! Ty, szmato, chcesz takie dwa dostać za program? Siu. Mamy szansę! Stara przester sobie tu na tarce! Twój stary kręci się jak bebel w pralce. Spadziarzu! Wszystkie płaskie jakby mi... Ja pierdzielę w dupę! Elo, elo, 3-2-0. NERA! Ty jest tym, co się tutaj śmieją. AMG, AMG. I co? Kurwa, kręć
Ile będę godzin to robił? Wystarczy. Idę do Ketsy, bo pewnie nie wie co się dzieje, zaraz jestem. Ja pierdziele, udało się panowie. Totalny esta mapkę, nie no panowie. Serio, troszeczkę za łatwą zrobiliście, graliśmy ją ile? 5 godzin ledwo? Chłopie, ja mówię, że to jest trudniejszy niż Jump King. Pieprzona łatwizna, 180 to ja teraz napieprzam lepiej niż Tony Hawk. Te co tam, co robi? Ten skok 180 na dwie kratki z takim pieprzonym ezem. Chłopie, i ty się, patrz, ty mnie pytasz tak, siema Sportiatix, pomożesz mi w matematyce? Chłopie, zobacz po mnie, przykład. Przez 2 godziny napieprzałem 180, teraz zrobię z zamkniętymi oczami. Chłopie, porób sobie pieprzone równanie liniowe przez chociaż 30 minut przykłady, to chłopie, będziesz większą wiedzę miał już nauczyciel frajer od matematyki. Proste to jest. Wystarczy powtarzać to gówno zapieprzone. Ez! Ale jesteś głównym taki Resident Sleeper, że luj. U Izaka jest lepiej. Masz tutaj watch time'u 6 dni i 8 godzin. I ja jestem głównym i u mnie jest Resident Sleeper. To masz fajne życie w takim razie, naprawdę. Jak stary patyki struga, to ty się pewnie super bawisz, skoro u mnie jest Resident Sleeper. Ja pierdziele, ty stary żwęgiel wrzuca do pieca, to ty się ślinisz, bo jest taka radocha, porypańcu zapieprzony. No nie mogę! Stary wiąże buty, to ci chłopie szajba odpieprza, bo jest takie ekscytujące, skoro u mnie jest taki Resident Sleeper. Ty pieprzony porypańcu, 6 dni watch time'u? 12 dni watch time'u, to więcej, że starym spędziłeś, zanim trafił za kraty. Co się tu dzieje? I tu jest Resident Sleeper? Chłop oszukał jakimś checkpointem, potem się chwali, że easy mapka to jest jakiś żart tera. Pluje na widzów, potem na ludzi, co mu sianko dają. Strasznie mu odpierdala od hajsu czat spam JS plus A i JD też JD JD JD. Ja przecież nie mówiłem o tobie, Markiza, tylko evidence, że ten, ale to był żart. Jego tata to na pewno biznesu i kroi grube kokosy, dlatego on ma czas i siedzi teraz na streamach ze mną. I dobrze, o to właśnie chodzi, za zabawę. Tylko Falcon jest gównem, nikt więcej. Dobrze piszesz, Mario. Ja dla tych widzów, co mnie wyzywają, jestem... Po pierwsze, mogą się wyżyć tutaj. Wiesz, o co chodzi. Nie pójdą do szkoły strzelać. To po pierwsze, ratuję miliony ludzi dzięki temu, więc jestem bohaterem. Po drugie, taki chłop może się do mnie wyżyć i często ludzie, których by pobił przez przypadek z nerwów, też od razu... Widzisz, następnych ludzi ratuję. Zobacz, następne miliony. No wyobraź to sobie. Czyli nawet ci ludzie, co mnie wyzywają, są dobrzy. Ostatecznie. A decydif, ruchałam cię na tym bocie. A to kto był? To był jakiś streamer? A, stream sniper. Ale co ty piszesz, mogła się jeszcze rozpłakać, broken? Śmietniku, ty ją snajpiłeś? Zbanować ci, szmaciarzu? Wielki kozak w dupę w internecie, bo snajpi nie uczesaną. Ty porypańcu zapieprzony. O co ci teraz chodzi? Ty dostał baty od nieuczesanej na bocie i teraz na moim czacie się wyżywa. Pieprzony w dupę, co ty jesteś porypany? Dostał baty i wygrał grę. Wygrana w lidze nie ma żadnego znaczenia, żadnego. W lidze chodzi tylko o to, żeby tak niszczyć przeciwnika na linii, żeby psychicznie po prostu przestał w tą grę grać. O nic innego. Dokładnie o to. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!